Was w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj pokażę Wam pracę, którą zrobiłam na ósmą wymiankę scrapbookową. Ja wybrałam sobie temat Junk Journal, a moją parą wymiankową była Ania. Wybrałam Junk Journal dlatego, że nigdy go jeszcze nie robiłam i bardzo chciałam spróbować. Naglądałam się troszeczkę filmików na ten temat, jak to się robi. No i nabrałam takiej ochoty, żeby właśnie spróbować. No i fajnie się złożyło, że właśnie można było sobie wybrać temat Junk Journal w tej naszej ósmej wymiance scrapbookowej. Ja swój Junk Journal schowałam w takiej tradycyjnej okładce zrobionej z birmaty. On jest wymiarów troszeczkę większych niż A5, ponieważ w środku strony to są po prostu złożone na pół kartki ksero A4. No i co Wam mogę jeszcze opowiedzieć? Zacznijmy od okładki. Na okładce mamy papiery z Actiona. Nie pamiętam już nazwy kolekcji. W każdym razie tutaj mamy taki fajny skrypt. Na grzbiecie też. I z tyłu taki postarzany jakby papier pakowy. Tutaj grzbiet zabezpieczyłam tasiemkami z Lemoncrafta. To bodajże była kolekcja Go Summer Blue, która też mi została. W ogóle założeniem tego Junk Journala było to, że wykorzystuję do jego zrobienia tylko to, co mam w domu. No i jak to Junk Journal, po prostu zrobiłam go z resztek, można powiedzieć. Na okładce jest taka postarzona koronka, ona jest po prostu zamoczona w herbacie, ale to za chwilkę. Tutaj ta rameczka jest wykrojona wykrojnikiem Sizzixa z birmaty i oklejona jeszcze papierkiem. A tutaj pod spodem jest zdjęcie, które skserowałam. To jest zdjęcie oryginalne, pokażę Wam je. To jest moje zdjęcie rodzinne. Po prostu skserowałam je, postarzyłam distresami i też trochę namoczyłam ten papier w herbacie, żeby wyglądał na trochę starszy. A to jest zdjęcie w takiej formie takiej pocztówki, którą mój bodajże prapradziadek wysyłał do swojej rodziny. Prapradziadek, praprababcia albo jego siostra. Już nie pamiętam nawet, kto to jest na tym zdjęciu. W każdym razie nie miałam takich dodatków w stylu vintage, a bardzo chciałam, żeby ten Junk Journal właśnie w takim stylu powstał. No i wykorzystałam te zdjęcia, które po prostu skserowałam. No dobrze, zamykamy tutaj na wstążeczkę. Końcówki zabezpieczyłam takimi zawieszkami do obrazków. One są wklejone i tutaj takie małe przywieszki w kształcie dłoni z napisem handmade i mały kluczyk. A na grzbiecie dyndadełko na łańcuszku. Też ta dłoń z napisem handmade i taki mały listeczek z Biedroneczką. Ten Junk Journal składa się z dwóch części. Nie liczyłam, ile tutaj jest stron, ale na pewno przekroczyłam tą ilość, która była określona w warunkach wymianki, bo mnie poniosła po prostu. Tak mi się to dobrze robiło, że nie mogłam się opanować. Tutaj mamy taką kieszonkę. W środku też jest wyklejony papierami z kolekcji ze sklepu Action. A tutaj brzeg ozdobiony jest ciurkaczem Marty Stewart, który sobie kupiłam ostatnio na bazarku. I z tyłu jest to samo, też kieszonka i też narożniki. I na pierwszej stronie mamy kolaż. Znowu tutaj użyłam ksero tego mojego rodzinnego zdjęcia. O, tutaj jest oryginał. Te elementy, które tutaj będą się znajdowały, pochodzą głównie z kolekcji Dom Róż Lemoncraftu, z tych takich właśnie resztek, które postanowiłam wykorzystać. I pojedyncze elementy z bodajże z diecutów Empiku i tam naprawdę kilka sztuk tylko z papierów z Kaisercrafta. Bodajże była to kolekcja Just Landed. No i tutaj typowe Lemoncraftowe motylki, klatka, tak. No i taki kolaż, który jeszcze dodatkowo przeszyłam zygzakiem na maszynie. Strony są postarzone, tak jak już mówiłam, metodą tea-dye, czyli postarzenie w herbacie. Zaparzyłam bardzo mocną, bardzo, bardzo mocną herbatę, namoczyłam chwileczkę te strony i potem suszyłam w piekarniku w 180 stopniach, tylko do momentu, kiedy one wyschły, te papiery. Niektóre są specjalnie jeszcze w tej herbacie wygniecione, żeby wyglądały na jeszcze starsze. Te pochlapania to pochodzą już ode mnie, zrobiłam to distresami i te koronki niektóre też są właśnie namoczone w herbacie. Jak najmniej starałam się używać nożyczek. Większość papierków darłam.
No i tutaj jedynym narzędziem praktycznie, którego użyłam, to był ten dziurkacz Marty Stewart. Tutaj mamy stempelek. Stempelek jest to taki ptaszek z kolekcji Bohemian z Dovecraft. To była chyba pierwsza kolekcja w ogóle, jaką kupiłam. Tak, jak zaczynałam skrapować, to była pierwsza kolekcja, jaką kupiłam, z której zrobiłam swój pierwszy album, którego Wam jednak nie pokażę. I dalej. Kolejne strony, no, mają bardzo różne odcienie. To zależy też, jak się nałożyły na siebie kartki, jak się suszyły, jak długo leżały w herbacie. Tutaj na przykład zrobiłam taką kieszonkę, ona jest przeszyta na maszynie. Włożona jest karta z kolekcji Dom Róż też z Lemoncrafta. Tutaj ozdobiłam stempelkami. Stempelkami, bobami. Już dla zainteresowanych pokazuję ten zestaw. To są takie serweteczki. Ja niestety bardzo mało używam stempelków, ponieważ nie mam platformy do stemplowania, a takie stemple bardzo, bardzo takie delikatne, z dużą ilością szczegółów. No niestety trzeba odbić kilkukrotnie, żeby ta odbitka wyszła tak jak należy. Ale tutaj mi się przydały. Tutaj kolejny stempel. Taki skrypt i tutaj na tej kopercie, którą zrobiłam z papieru do pieczenia. Można sobie tutaj coś schować, ja schowałam kartę. To jest z kolei stempelek. To jest z kolei stempelek z Krealis. Ja go kupiłam w takim sklepie, który już chyba właśnie w tamtym momencie likwidował się. To był bodajże Scrap Cafe, tak. Scrap Cafe, ten sklep się nazywał. I kupiłam go w takiej bardzo fajnej promocyjnej cenie. No, przydał się, oczywiście. Tutaj wyembossowałam ten stempelek na złoto. I od razu powiem, że embossing papieru do pieczenia nie za bardzo się chce trzymać. Także być może za mocno przypudrowałam, nie wiem. Tutaj gdzieś niegdzie też pojawiają się takie różowe elementy. Tak jak na okładce widzieliście różowy kwiatuszek. A tutaj mam różową nitkę. Tak, żeby to troszeczkę ożywić. No a poza tym ten róż dobrze się zgrywa z tymi elementami z kolekcji Dom Róż. Tutaj mamy wyembosowany stempelek z taką ważką. To później go Wam jeszcze pokażę. Niektóre strony na przykład ozdobiłam po prostu odciskając szklankę. No, ona była na denko posmarowane rozcieńczonym distresem i odciskałam tutaj szklankę albo taką butelkę, w której mam wodę w sprayu do pryskania. Tutaj też jest taka kieszonka. To jest fragment serwetki wyciętej z wykrojnika, też postarzonej distresem. Tutaj mamy znowu skserowany fragment takiego plakatu z takimi botanicznymi elementami i brzeg ozdobiony koronką. Jest tutaj dużo miejsca na różne notatki. Można sobie tutaj coś wkleić, coś zapisać. Mam nadzieję, że Ania będzie zadowolona. Tutaj mamy taką klapeczkę. To jest Lemoncraft, a to jest element z tych diecutów w Empiku, które można dostać. To jest zwykła kartka w kratkę. Tu mamy środek. Ta część, cała część jest zeszyta taką różową muliną i przyszyta też do grzbietu, a ja to wszystko zakleiłam tutaj papierem, żeby tego po prostu nie było widać i żeby też lepiej się trzymało. I tutaj ma kolejna taka boczna kieszonka, też przeszywana na maszynie. Tu mocno wygnieciony papier, element wycięty z Domu Róż. Tutaj znowu diecut z Empiku i dużo miejsca na wklejanie, zapisywanie. Tutaj można powiedzieć lustrzane odbicie tamtej pierwszej części tego zeszyciku. I znowu tak z Domu Róż. I elementy z papieru kraftowego wycięte dziurkaczem. Tutaj można sobie coś włożyć za tę kieszonkę, którą przyszyłam. To jest karta też z Lemoncraftu. I tutaj druga część. Znowu karta z Lemoncraftu, tylko mniejsza. Tutaj resztki papierów. Tutaj coś widocznie mi się nie udało. Albo to jest nie, to jest resztka z wykrojnika, jak robiłam album. Możecie go sobie zobaczyć na moim kanale. Nazywa się po prostu Dom Róż. Tutaj znowu koronka, skserowana kartka w kratkę, napis, ten stempel z napisami. I tutaj znowu moje rodzinne zdjęcie, też skserowane, postarzone, pochlapane. Tak, żeby po prostu nie było bardzo widać, że to jest zwykła kserówka, a oryginał wygląda tak. To jest... nie, to nie to. Widzicie, nie wzięłam tego
co trzeba. W każdym bądź razie to jest fragment albumu, w którym właśnie znalazły się takie moje stare, bardzo stare rodzinne zdjęcia i takie troszeczkę nowsze, ale też stare. Postaram się nakręcić filmik i go Wam pokazać. Tutaj wsadziłam też karteczkę z domoróż. Tutaj taka kieszonka z papieru do pieczenia, też sklejonego. A tutaj jest ten piękny stempel z ważką. Już Wam go pokazuję. A tutaj jest. Tak on wygląda. A ja go kupiłam w papierniczym w Darłowie, jak byłam na wakacjach. Było też dużo innych, ale ten mi się bardzo spodobał. I następne strony. Tutaj właśnie widać, jak się nałożyły kartki w czasie suszenia, powstał taki wzór, ciemniej, po prostu strona jest troszeczkę ciemniejsza. Tutaj kieszonka, tutaj też skserowałam fragment jakiegoś plakatu. Tutaj znowu tak ułożony, kieszonka też ozdobiona tą serwetką z wykrojnika. I też mnóstwo pochlapań, postarzań, troszeczkę kieszonek, tutaj do zrobienia tej kieszonki też użyłam. Takiego po prostu wytarganego papieru do pieczenia. Tutaj na fragmencie papieru z lemongraftu jest nastemplowane jeszcze to pismo odręczne. Tutaj jest bardzo delikatnie oblita znowu ważka. Tu przyszyta taka zakładka, za którą można sobie wsadzić na przykład tak albo jakieś notatki. To jest właśnie papier, który jest z kolekcji Kaiserkrafta. Tutaj znowu ten skserowany taki plakat botaniczny, można powiedzieć. To z kolei jest drugi stempel z kolekcji Bohemian z takim super jelonkiem. O, wygląda tak. Myślę, że on będzie fajnie pasował teraz do tej najnowszej kolekcji z Laserowelowe. Tam też jest podobny właśnie element jelonka z takimi ukwieconymi rogami. To jest stempel z Tigera. To jest bodajże Bobani, nie Bobani, to jest Scrapberries. Tak, to jest taka żaróweczka ze Scrapberries. Tutaj znowu odbiłam denko od buteleczki takiej, którą pryskam wodą. Tutaj jest taka potrójna kieszonka, też zrobiona z papieru do pieczenia. Karta większa, mniejsza i tak. Tutaj znowu na tej klapce taka mała kieszonka na kartę, róża z lemongraftu, koronki i to już jest jakby druga strona. Tutaj znowu taki niewielki kolaż z oryginalnego zdjęcia. To jest mój pradziadek. I znowu ten piękny stempel z ważkami. I te wszystkie elementy, które tutaj są użyte w tym kolażu, pochodzą właśnie z tych dodatkowych arkuszów z elementami do wycięcia z Lemoncrafta, które Lemoncraft jakby dołącza do swoich kolekcji. Nie pamiętam już, czy to jest Dom Róż, czy to jest Gossamer Blue. Albo być może całkiem coś innego. W każdym razie tak, tutaj mamy znowu naszytą na maszynie taką kartę, za którą można sobie coś wsunąć, wsadzić. Tutaj znowu dużo miejsca na zapiski, na to, żeby coś schować. Tutaj belly band. Też przyszyty po bokach. Maszynowo powinno się trzymać. I co? Kończymy już pomału. Tutaj znowu kieszonka z papieru do pieczenia. Tutaj znowu bardzo się świetnie bawiłam, robiąc ten papier. Właśnie te elementy takiego postarzenia, te zachlapania, stemple. Po prostu świetne, nie mogłam się powstrzymać, dlatego dużo mi tak tych stron wyszło. I strona ostatnia, tutaj też jest taki większy element z Domu Róż, z taką kompozycją kwiatową, z wygarem, za który wsunęłam karteczkę na notatki. No i tutaj miejsce, gdzie sobie można jeszcze coś schować. Mam nadzieję, że ten albumik spodoba się Ani. Ja już nie mogę się doczekać, aż dostanę swój. Jak tylko dostanę, nakręcę Wam filmik i od razu Wam go pokażę. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie, pa!